Kolejny dzień zmagań się z bardzo poważną chorobą. Już WHO stwierdziło, że to jest pandemia koronawirusa na terenie naszego kraju. Statystyki podaje pan minister zdrowia, jeżeli chodzi o kraj, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, nie stwierdzono jak na razie obecności koronawirusa u wszystkich badanych pacjentów. W tej chwili około 25 próbek jest w trakcie tego badania, więc no oczekujemy z niecierpliwością na wyniki. No różnie rzeczywiście może to się skończyć, widząc co się dzieje w innych krajach, w innych województwach. Wcześniej czy później trzeba się przygotować na to, że przypadek koronawirusa będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W tej chwili cały czas jesteśmy w kontakcie z wszystkimi szpitalami. Decyzją ministra zdrowia przeorganizujemy w tej chwili system opieki oraz leczenia osób zarażonych koronawirusem. Jak wcześniej mówiłem o tym, były cztery szpitale podstawowe: szpital zakaźny i pulmonologiczny w Bydgoszczy, szpital zespolony i szpital w Świecie, jako te, które miało leczyć chorych na koronawirusa, i to się nie zmienia. Natomiast decyzją ministra zdrowia zostało wydzielone 19 szpitali dodatkowych, wysokospecjalistycznych, również mogących leczyć wszystkie rodzaje schorzeń, chorób, które mogą być przypadłością osób, które mogą mieć podejrzenie koronawirusa lub mieć koronawirusa. Na przykład tutaj jest bardzo dobry przykład osób, na przykład kobiet w ciąży. Takich miejsc w tej chwili nie było. Takim szpitalem, który będzie na to przeznaczony, jest szpital w Grudziądzu o bardzo dużym potencjale, o bardzo dużej ilości miejsc intensywnej terapii. Kilkadziesiąt tysięcy to łóżek mamy w Grudziądzu, kilkadziesiąt łóżek intensywnej terapii. W tej chwili trwa proces przekazywania chorych lub plan przekazywania obecnie położonych w szpitalu w Grudziądzu, więc no tak ta organizacja w tej chwili będzie wyglądała. Gotowość szpitali zakaźnych, tych czterech, już jest od jakiegoś czasu, od tamtego tygodnia, od czwartku, od środy praktycznie szpitale są przygotowane. Jeżeli chodzi o szpital w Grudziądzu, on z godziny na godzinę praktycznie przygotowuje się do swojej roli. Od poniedziałku będzie mógł przyjmować pacjentów, którzy są tam przeznaczeni, dedykowani w tym nowym systemie. Po pierwsze, to, że są zamknięte szkoły, nie oznacza, że nie będzie prowadzona forma nauczania dla osób, które dzieci i młodzieży, które pozostają w szkole i w domu, i to jest bardzo istotne i ważne. W tej chwili minister edukacji narodowej razem z kuratorem, dyrektorami szkół, organami prowadzącymi prowadzi jakby analizę, w jaki sposób przygotować taki program i taką formę przekazu tych informacji, aby dzieci i młodzież nie traciły tego czasu, nie traciły tej wiedzy, bo rzeczywiście go nie mamy. Natomiast na pewno zalecenie, i to bardzo poważne zalecenie, bo groźba jest naprawdę bardzo duża, aby wszyscy pozostali w swoich domach, aby ten czas nie był wykorzystywany na spotkania młodzieży, szczególnie w grupach, w klubach. To nie wchodzi w grę. Starajmy się zachować ten reżim, zostańmy w domu dla bezpieczeństwa swojego i swoich najbliższych.